Nie uwierzysz w bombę transferową, która wstrząsa ekstraklasą. Legia wydaje miliony, a ty musisz poznać wszystkie szczegóły. Chcesz wiedzieć więcej? Oglądaj dalej i nie zapomnij subskrybować kanału, aby nie przegapić żadnej nowości. Legia Warszawa jest zdecydowana przebudować swoją drużynę po sezonie poniżej oczekiwań. Celem jest włączenie do składu większej liczby polskich zawodników. Według strony meczyki.pl, młody i obiecujący skrzydłowy z Zagłębia Lubin jest bliski dołączenia do klubu. Ciekawi cię kto to? Oglądaj dalej. Raków Częstochowa również był zainteresowany tym zawodnikiem, ale wygląda na to, że Legia Warszawa wygrała rywalizację. Według meczyki.pl, Kacper Chodyna, 25-letni prawy skrzydłowy Zagłębia Lubin, jest w drodze na Łazienkowską. Chodyna wyróżnił się w ostatnim sezonie Ekstraklasy, strzelając 7 goli i notując 10 asyst w 33 meczach. Imponujące, prawda? Kontrakt Chodyny z Zagłębiem Lubin wygasa w czerwcu przyszłego roku, więc to ostatnia szansa dla klubu na zarobienie na jego transferze. Umowa została zawarta na kwotę 860 tysięcy euro, czyli ponad 3,6 miliona polskiego złotego. Co więcej, zawodnik jest już gotowy na badania lekarskie. Ale na tym nie koniec reformy Legii. Klub również ma na oku polskiego reprezentanta Arkadiusza Rece, który od 5 lat gra we Włoszech i obecnie występuje w Serie B dla Spezia Calcio. Wygląda na to, że Legia naprawdę skupia się na wzmocnieniu składu polskim talentem. Dotychczas Kacper Chodyna rozegrał 123 mecze w Ekstraklasie, wszystkie jako zawodnik Zagłębia Lubin. Ma również za sobą grę w Bytowi Bytów oraz w drużynach juniorskich Lecha Poznań. Jeśli podobał ci się ten film i chcesz być na bieżąco z wszystkimi kolejnymi transferami Legii Warszawa, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych szczegółów. Chcemy znać twoją opinię. Co sądzisz o tym transferze? Czy Kacper Chodyna będzie dobrym wzmocnieniem dla Legii? A Arkadiusz Rike? Zostaw swój komentarz poniżej i dołącz do rozmowy. Chcemy znać twoją opinię.